Najwcześniejsze moje spotkanie związane z Karolem Wojtyłą jest trochę radosne, trochę humorystyczne. Mianowicie ja w 1960 roku rozpocząłem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I po roku moich studiów przyjechał jeden z moich kolegów, który miał zdawać egzamin na KUL-u. I zaprosiłem go do naszego tam tego wieczornika takiego, ten refektarz taki, gdzie spożywaliśmy posiłki. No i on taki przerażony mówi, że składa egzaminy i to. I mówi, wiesz, mam teraz dzisiaj zdać jeszcze jeden egzamin z etyki. U jakiegoś Wojtyły. Ale ja nie wiem, kto to jest. Czy to on trudnym jest profesorem, czy nietrudnym jest profesorem. I tak siedzimy przy tym śniadaniu i rozmawiamy. Ja nie wszystkich też znałem. I w pewnym momencie ten mój kolega, stukając w ramię tego siedzącego obok niego, pyta się, a ty co zdajesz? On mówi, ja egzaminuję, nazywam się Wojtyła. I kilka razy przypominałem temu koledze. Ciekawa rzecz, że on tego nie pamięta. On mówi, że wiesz, ja to nie pamiętam, ale on pewnie był tak sparaliżowany tą świadomością, że on zdawać ten egzamin, że tego nie pamięta. Więc tak było, powiedziałbym, tak mi się przedstawił Karol Wojtyła i wtedy zwróciłem na niego uwagę. I potem następne spotkania to były już jako profesora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który czasami przemawiał na różnych uroczystościach w Lublinie, w akademickim kościele. Szczególnie to były takie początek roku akademickiego, czy jakieś uroczystości patronalne, inauguracja. To wtedy właśnie były spotkania, ale to były zawsze spotkania na dystans. Natomiast spotkanie kolejne moje to było w 1969 roku, kiedy tutaj pracując w kurii otrzymałem propozycję, aby na posiedzeniu w konferencji Episkopatu do spraw duszpasterstwa ogólnego wygłosić takie krótki referat. I ten mój referat był trudny, bo była relacja biskup, ksiądz, świecki. Ja zrobiłem ankietę, trudną ankietę, gdzie księża narzekali, że nie mogą się dostać do biskupów. Świeccy mówili, że księża utrzymują ich dystansie, nie dopuszczają do spraw Kościoła. I ja szczerze tę ankietę przedstawiłem. Tej sesji przewodniczył biskup Bednosz z Katowic. I widziałem, że był tak zdenerwowany, że ja, taki młodziutki ksiądz, mam odwagę mówić takie odważne rzeczy. Widziałem, że wstał, kiedy mijał mój czas i gdybym go przerwał 15 sekund, to bym również przerwał ten referat. Ale po skończeniu tego mojego referatu, bez takiego zachwytu, ale z pewnym takim smutkiem powiedział, czy ksiądz doktor nie boi się wracać do Warszawy po takim referacie. A ja nie wiem, czy byłem naiwny, czy bezczelny, ale powiedziałem wtedy, gdybym był księdzem Waszej Ekscelencji, to bałbym się wracać, ale ja jestem księdzem kardynała Wyszyńskiego, który jest człowiekiem bardzo szerokim i ja jemu to mogę dzisiaj zreferować i on to zrozumie. Ale widziałem, że biskup Bednosz się tym nie zachłysnął. Natomiast przechodząc obok stołu prezydialnego, chwycił mnie za rękę kardynał Wojtyła, który siedział i powiedział, doktorze, jak ci będzie źle w Warszawie, przyjedź do Krakowa. Dla księdza młodego, który no, odważył się mówić tak szczerze, te słowa bardzo zdecydowały. Ja jakby wyprzedzając fakty powiem, że wiele razy z Ojcem Świętym nawiązywaliśmy do tych jego słów, ale najbardziej było to, kiedy w czasie, jak był kardynalat naszego kardynała Glempa, byłem wtedy w Rzymie i było spotkanie z Ojcem Świętym. Ja nie jakoś taki mam lęk, nie podchodzę tam blisko, zostałem trochę z tyłu. Dostałem trochę z tyłu i tak nieśmiało, nie byłem ubrany tak uroczyście jak inni. Więc w pewnym momencie słyszę Monsignor Król ad tronum Papę, nie? Więc żeby podejść tam do tronu. Więc ja podszedłem do Ojca Świętego i ksiądz kardynał Glemp mówi, to jest mój kanclerz. A Ojciec Święty, jakby przerywając jego te relacje, mówi, niech sobie gada,
a my się znamy dawniej, wcześniej niż z nim. Także widać było, że on pamięta te nasze spotkania, a kiedy powiedziałem Ojcu Świętemu na pytanie, no jak się ksiądz doktor czuje, ja mówię, no nie zawsze jest mi dobrze, to przyjeźdź do Rzymu, tak jakby nawiązując do tamtego, przed wielu, wielu laty, no bo przecież naprawdę wiele lat minęło, czyli mnie to tak ogromnie jakoś zbliżyło do papieża. Ja patrzyłem na niego przez te słowa, które powiedział mi wtedy, przy tym stole prezydialnym, jak również wtedy, kiedy nawiązał jakby do przeszłości, nabrałem dla niego ogromnego jakoś szacunku, że dla niego każde wydarzenie jest ważne, że on niczego nie zapomina i że jakby kontynuuje to, co kiedyś zaczął. I dlatego ta moja miłość do Ojca Świętego jest tak, jak powiedziałbym, taka gorąca, spontaniczna, szczera. Ponieważ pracując w wydziale tutaj duszpasterskim Kurii Metropolitalnej, często spotkania nasze odbywały się w Krakowie na Franciszkańskiej. I w czasie tych spotkań, nawet jeżeli nie uczestniczył w sposób taki czynny, to siedział ksiądz kardynał. I ja go zawsze podziwiałem w tym, że w tym czasie pisał listy. Na przykład widziałem, napisał kiedyś na takim jednym spotkaniu kilka listów. I widać, że te listy chyba były jakieś ważne. I potem, kiedy zabierał głos na końcu naszej konferencji, to zabierał głos no tak merytorycznie, że widać było, że on potrafił jakby działać na dwóch kanałach. Czy wykonywał to i wiedział to wszystko, o czym my mówiliśmy. Jakby szkoda mu było tego czasu, ponieważ wiadomo, w takich dyskusjach jest wiele takich pustych, sloganowych, takich różnych dyskusji, tak jakby sobie to pomijał, ale ramy, istotę rzeczy chwycił. Jedno, co mnie tak wtedy jeszcze raz zbliżyło do niego, to było takie wydarzenie, że dyskutowaliśmy na temat ekspiacji za przerwane ciąże. Ten temat przedstawił biskup Majdański, który był bardzo taki zaangażowany w ten problem. No ale w tym zaangażowaniu chciałem księdzu biskupowi Majdańskiemu wytłumaczyć, że to nie chodzi tylko o działanie, ale o działanie jak najlepsze, żebyśmy mogli w tym działaniu naszym po prostu zrobić więcej niż można zrobić. No i doszło do pewnej sprzeczki. I wtedy za mną stanął ksiądz, obecny arcybiskup Tokarczuk, którego znałem również jako profesora, jeszcze nie biskupa, z Kulu. No i podsumowując to, kardynał Wojtyła powiedział tak. Pomiędzy księdzem arcybiskupem, a księdzem doktorem Królem i księdzem biskupem Tokarczukiem jest tylko ta różnica, że ksiądz chciałby uratować jedno dziecko, a nic to. Więc to też mnie tak jakoś bardzo widać było, że on nie używał autorytetu, on używał meritum, on używał argumentów w dyskusjach, nawet wtedy, kiedy rozmawiał z dzieckiem, kiedy rozmawiał z dużo młodszym i mniej doświadczonym człowiekiem. Na temat skromności to ja mam dużo obserwacji, dlatego że ja widziałem, jak on w tych swoich wędrówkach ze studentami, bo spotykałem go w Zakopanem, bo ja na wycieczce z Ojcem Świętym byłem może dwa razy. Raz pamiętam dobrze, a drugi raz to tylko tak mi się zdawało, że tylko dotknąłem, ponieważ on nie lubił chodzić w tłumie. On chodził z ludźmi, z którymi się przyjaźnił, to wtedy z nimi dyskutował, miał program, natomiast w takim przypadkowym tłumie nie bardzo lubił chodzić. Ale widziałem, że zawsze w tym wszystkim on nie miał tak zwanego szpanowania, jak to się mówi dzisiaj po młodzieżowemu, nie miał żadnych jakichś wytwornych butów, ubrania. A jedna rzecz była bardzo taka, która mi została w pamięci. Ja przyjaźniłem się w ciągu mojego życia z panią doktor Masalską. Doktor Jolanta Masalska, znany lekarz,
prześladowana przez komunę, ginekolog, która nigdy nie dopuściła się żadnego wykroczenia przeciwko życiu, za to była zwalniana z pracy, wyrzucana z pracy. I kardynał, pisząc swoją książkę Miłość i Odpowiedzialność, dał jej do przeczytania jako lekarzowi i miała napisać swoje uwagi. I po tę książkę wstąpił do niej do szpitala, jadąc z kajaków z młodzieżą. I był tak skromnie ubrany, że pani w szpitalu mówiła: proszę pana, pan nie może wyjść tam. W takim stroju wyjść tam nie można. I doktor Masalska schodziła na portiernię, żeby z nim rozmawiać, ponieważ no, tak skromnie wyglądał, tak traktował siebie, tak chciał być równo z tymi młodymi ludźmi, że zawsze towarzyszyło mu takie duża skromność, gdy chodzi o sposób bycia, ubierania. Jest taki żart, ale ten żart, ja byłem jego trochę świadkiem. Mianowicie, on miał sfatygowany bardzo kapelusz, kiedy jechał już na ten wybór papieża do Rzymu. I tak pierwszy, jak i drugi. I tak się stało, że ja mu towarzyszyłem. A dlaczego? Ponieważ on miał tutaj kolegę w Warszawie, którego córka wychodziła za mąż. I ten kolega chciał, żeby koniecznie towarzyszył przy ślubie, udzielał tego ślubu kardynał Wojtyła. A ponieważ była to moja uczennica, więc ja towarzyszyłem przy tym ślubie. Więc widziałem, jak na tym ślubie, jak on z tymi młodymi ludźmi, my w takich dwóch maleńkich pokoikach byliśmy na weselu. Tam było około 30 osób. Siedzieliśmy na dywanie i razem z tymi młodymi ludźmi siedział kardynał Wojtyła i proszę sobie wyobrazić, że to było rok przed wyborem na papieża. Siedział z nimi na dywanie i potem rozmawiałem z tymi ludźmi już po wyborze i widać, jak ten jego styl, ten jego sposób bycia, obcowania z tą młodzieżą. To byli studenci w większości, ponieważ Ania była wtedy, skończyła studia, fizykę skończyła i zajmowała się jakąś soczewką tam. Więc on się na tym wszystkim znał, dyskutował o tych sprawach, którymi oni się zajmowali, no i ogromna fascynacja. I on następnego dnia przyszedł tutaj do mnie, żeby mi podziękować. Kto? Kardynał przychodzi dziękować jakiemuś księdzu z kurialiście? Przecież ja w ogóle byłem tu w duszpasterstwie, pracowałem jako referent. On przyszedł podziękować mi za to, że z nim byłem, że on się czuł taki, że wiedział, w którą stronę iść. Ale najbardziej zabawne było to dawanie tego naszego ślubu. Bo on pyta mnie, czy ksiądz doktor umie dawać ślub. Ja mówię, nie umiem. Ja jestem tu w kurii i ja nie umiem ślubów dawać. A on mówi, wiesz, ja nie umiem. Bo mnie kapelan mówi, co ja mam czytać po kolei. Mówi, weź kogoś, co by nam pomógł. No więc ja przyszedłem do zakrystii. Chciałem kogoś wziąć, a nikogo nie było, tylko ksiądz Jan Twardowski. I jak Jasio Twardowski przyszedł, ja mam tę fotografię, ja muszę ją oddać, żeby ona gdzieś była jakimś dokumentem. Jak dajemy ten ślub, stoimy we trzech i już Jasio Twardowski to nic nie wiedział, gdzie czytać, nieprawda? Więc taka ta radosna sprawa była. Ja byłem najlepszy, bo czytałem to czerwone, nie? Co dalej to robić. Ale on w tym wszystkim zachował taki spokój, takie poczucie, no nic się nie stało, no będziemy sobie radzić. I jak przyszedł tutaj z tym podziękowaniem swoim do mnie, to ta rozmowa jego była taka, no, wdzięczność. No, wdzięczność dla drugiego człowieka, że coś zrobił. I jak wyjeżdżał do Rzymu, to stał tak samotnie, to się nazywa transformator chyba, taki ten stoi tam od światła, nie? To bo tylko blisko tego transformatora stał, wszyscy pobiegli do Wyżyńskiego, on sam usiedli, tak stał. I pamiętam ten skromny jego strój i ten sfatygowany kapelusz
z którym właśnie wyjechał do Rzymu. Oczywiście utkwiły mi różne rzeczy i pewnie gdybym szukał w pamięci, to bym na pewno znalazł, ale takie żartobliwe, że wtedy, kiedy następowały pewne zmiany w brewiarzu, ogłosili, ustalili biskupi na konferencji, że zaczną to od takiego i takiego dnia. Karol Wojtyła ogłosił to wcześniej. I jak z prymasem Wyszyńskim rozmawiałem, prymas mówi, no tak, Karolek pewnie zasnął w tym momencie, kiedy o tym mówiliśmy, bo to nie było bardzo ciekawe. Potem takie historie, kiedy pytałem Ojca Świętego już, ale wcześniej pytałem też jeszcze Karola Wojtyłę o weryfikację pewnych historii, które się zdarzyły. Pytałem go o tego robotnika, z którym szedł, z tym drwalem, który z siekierą szedł z nim w czasie jakiejś tam wędrówki w górach. Szli, rozmawiali i góral go nie poznał. I wtedy, kiedy się rozstali, kiedy odszedł Wojtyła ileś tam metrów, usłyszał, o Jezu, no, bo myślał, że coś się stało. Złamał nogę, przewrócił się, biegnie do niego, a on trzyma się za głowę, siedzi na takim klocu drzewa i tak krzyczy. Wojtyła go pyta, co się stało? Mówi, o Jezu, jak mnie się nie chce pracować. Więc to pytaliśmy Ojca Świętego, on nigdy tego nie potwierdził, ale nigdy nie zaprzeczył, że to miało miejsce. Tak samo pytałem Ojca Świętego z tym wydarzeniem górskim, kiedy go złapali na granicy, bo przekroczył granicę. Powiedział, no doktorze drogi, we wszystkim trochę jest prawdy, ale wiemy, że to było takie zdarzenie, że jego aresztowali w opiści nie poznali go, potem zrobili z tego całą ogromną historię. On był bardzo lojalny wobec prymasa. Wiemy o tym, że, i to jest cała już literatura dzisiaj, już można to badać w IPN-ie i w różnych innych miejscach, że władze komunistyczne usiłowały skłócić kardynała Wojtyłę z prymasem. I tutaj ta jego wielkość. On nigdy nie wychodził przed prymasa. On ten gest, który w czasie wyboru, kiedy w czasie homagium, kiedy prymas Wyszyński podchodzi i całuje jego rękę, i ten gest, kiedy to jest podsumowanie jego całego stosunku relacji do prymasa Wyszyńskiego. Naprawdę to nie było zagranie aktorskie, jak niektórzy chcieli to widzieć. To była naprawdę głęboki szacunek, głęboka miłość. Ja sam słyszałem od niego, że zwycięskie przejście przez Morze Czerwone było zasługą Mojżesza naszych czasów, prymasa Wyszyńskiego. Ja to powtarzam często, nie cytując, ale właśnie on był tym, który nas tego nauczył, jak wielką rolę, jak wielkie zadanie spełnił prymas Wyszyński. To jest radosna sprawa, dlatego że ja byłem w Ziemi Świętej. W Ziemi Świętej w tym czasie i wieczorem spożywaliśmy kolację u sióstr Elżbietanek w Nowym Domu i w pewnym momencie ogromny krzyk siostry. Myśleliśmy, że siostra poparzyła się, bo przygotowywała nam herbatę, a ona wpada i mówi, Polak papieżem. I kiedy wszyscy wstaliśmy na ten moment, no i tak ktoś rzucił myśl, idziemy do kaplicy. No i poszliśmy do kaplicy, ale ciągle jeszcze nie wiedzieliśmy, który Polak, bo niektórzy myśleli, że to może być kardynał Wyszyński. I jakoś, nie wiem, miałem pewność, że jest to jednak Wojtyła. Wyszyński był już jakby za bardzo wiekowym człowiekiem w tym czasie, już jego zdrowie nie było takie, ale za chwilę, kiedy wróciliśmy, pierwszą taką informację
ze środków masowego przekazu, otrzymaliśmy z telewizji jordańskiej. Mówili, że Polak został wybrany papieżem i otrzymaliśmy za chwilę telefon z misji papieskiej w Jerozolimie, a ja starałem się, żeby nas przyjęli, tę grupę tam, nie mieli dla nas czasu. A wtedy, kiedy dowiedzieli się, że Polak jest wybrany, natychmiast chcieli do nas przyjechać. Ja powiedziałem, że jesteśmy bardzo zajęci i nie mamy czasu. I wtedy oni, jakby nie czekając na naszą odpowiedź, przyjechali do nas. I ta rozmowa jest, no nigdy nie zapomnę tej rozmowy, jak ich przerażenie ogarnęło. Po jakim językiem Ojciec Święty będzie mówił, jak się z nim dogadają, czy będą zmiany w tych nuncjaturach. No takie różne opowiadali nam, no i nasza duma. I wtedy, jak też, to też bardzo o tym pamiętam, bo siostry miały taką piękną tacę srebrną, taką jak pół tego biurka, taką ogromną. I siostra przyszła i mówi: proszę księdza, no trzeba, przyjeżdżają ci ze Stolicy Apostolskiej, trzeba by jakieś wino tu przygotować, nie? I ona mówi do mnie: białe czy czerwone? A ja mówię: biało-czerwone, proszę siostra. Z jednej strony białe, z drugiej czerwone. I z tym biało-czerwonym winem powitaliśmy tych Watykańczyków i to było takie ogromne przeżycie, ogromne przeżycie. Ja wtedy, wyszedłszy na ulicę następnego dnia, kupiłem sobie gazetę wydawaną w Izraelu w języku polskim i tam jest w tej gazecie, że jeden z naszych został papieżem. Z taką radością. Żydzi w kioskach dla Polaków sprzedawali wszystko 50% taniej, co było niebywałą rzeczą. A najradośniejszą rzeczą było to, gdy wracając z tej Ziemi Świętej, spotkaliśmy grupę Węgrów, ale to było w Bukareszcie, którzy wracali z Rzymu chyba. I oni nam tak z takim żalem mówią: tak, wy to jesteście szczęśliwi i wam to się udało, bo mieliście Wyszyńskiego. Gdybyśmy my mieli Wyszyńskiego, to my byśmy mieli papieża. Nie, to ja nie przypuszczałem, ja wiedziałem. Ja byłem świadkiem. Ja już nagrywałem taki program kiedyś, tylko to było za życia Jana Pawła II i prosiłem, żeby to nie ukazało się, żeby to nie zrobić, nie zranić papieża tym. Ale ja jako kanclerz kurii byłem zawsze w tym komitecie organizacyjnym pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny. I dwa razy przynajmniej miałem do czynienia z tak zwanym zamachem na papieża. Pierwszy to był wtedy, kiedy Ojciec Święty był na placu, to drugi był, to, ale od drugiego zacznę, bo on najbardziej mi tutaj został w pamięci, kiedy był na placu przed Pałacem Kultury. Wtedy tego się opisać naprawdę nie da. I ja żałuję, że wiele razy próbowałem to wyjaśnić i sądzę, że jest to temat ogromny, badawczy. Pewnego dnia do mnie, do kanclerza kurii, zgłosiła się pani ze starszym panem. I ten pan zaczął mówić, bo ona nie bardzo potrafiła. Ten pan mówi: proszę księdza, ta pani ma coś ważnego do powiedzenia i ja jestem tego świadkiem, że to nie jest żadna chora osoba, że to nie jest jakaś mistyfikująca, tylko bardzo uralniona osoba. Ta pani jest żoną Bułgara, który pracuje w forum. I przed kilku dniami powiedział jej, że chce wyjechać do Warny, do rodziców. Ale jakoś tak ona nie dowierzała, że on chce jechać do Warny. I kiedy on wybył na dwa dni, to ona zaczęła kontrolować jego, jak wrócił, przejrzała kieszenie i znalazła, że on nie był w Warnie, tylko w Częstochowie.
i że miał dokładny plan, którymi szlakami w Częstochowie, na Jasnej Górze, ale bardzo dokładnie wykreślony. Nawet wewnątrz klasztoru. I ja to widziałem na własne oczy, ten plan. I ona podejrzewa, że on należy do jakiegoś spisku, który chce zabić papieża. I żona nie wytrzymała i zaczęła płakać, wpadła do mnie jako do sąsiada i ja ją tu przyprowadziłem. Ja wtedy zawiadomiłem pułkownika, tego, który miał tu z nami taki kontakt w sprawie tych wszystkich bezpieczeństwa i jego aresztowano. Ja nigdy nie wiem, co się z nim stało, jakie były dalsze konsekwencje. I usiłowałem znaleźć odpowiedź na to. I odpowiedzi nie znalazłem. Druga sprawa, to jest bardzo poważna, to było na stadionie dziesięciolecia. Na stadionie dziesięciolecia, kiedy ja też byłem jednym z tych, który był wiceprzewodniczącym tego komitetu i byłem odpowiedzialny za kontakty z władzami państwowymi. Kiedy już było przygotowane wszystko do przyjazdu papieża, arcybiskup Dąbrowski, Bronisław Dąbrowski, zaprosił mnie do tej tak zwanej zakrystii, gdzie papież się ubierał i tam był generał, którego ja nie wymieniam nazwiska, on nie żyje. I ten generał powiedział, proszę księdza, bardzo proszę, aby ksiądz nie przeszkadzał w wejściu naszych agentów przy ołtarzu, tam wokół ołtarza. To byli chłopcy przeważnie z tej szkoły policyjnej z Piaseczna, źle ubrani, niechlujnie i tak stanęli i to w ten ołtarz wtedy nie miał, no, w ogóle pokazywanie go w telewizji było wtedy jakby no, raniło ludzi. Jak to, stanęli tyłem, wypięli się na ludzi i tak stoją przy ołtarzu. I wtedy powiedział mi pan pułkownik w obecności księdza arcybiskupa Dąbrowskiego taką historię, że przed chwilą, co arcybiskup potwierdził, zjawił się ktoś z ambasady austriackiej tutaj w pałacu u prymasa i stwierdził, że przygotowywany jest zamach na papieża, że prawdopodobnie są to ludzie z Brygady Rose, uciekli gdzieś z więzienia tam w Niemczech i widziano ich we Wrocławiu. We Wrocławiu. I ja wtedy ogromnie to jakoś przeżyłem. Przestraszyłem się i arcybiskup mówi, ksiądz kardynał powiedział, że ksiądz jest odpowiedzialny za to, dłużej jest tu w Warszawie, niech podejmie decyzję. I ja nie zgodziłem się, żeby oni weszli. Ale ile ja przeżyłem, to było to ogromnie tak mnie paraliżujące, że ja naprawdę straciłem wszystkie siły, jakby wszelki oddech ostatni ze mnie wyszedł i nie zgodziłem się. Przed śmiercią arcybiskupa Dąbrowskiego poszedłem do arcybiskupa i zapytałem się, czy ksiądz arcybiskup to zapisał gdzieś. Arcybiskup już wtedy słabo pamiętał. Mówi tak, tak, ale to ja wtedy poprosiłem, niech ksiądz arcybiskup przyśle do mnie Rajnę, który ty pisze te różne rzeczy. I ja z Rajną rozmawiałem o tym. I to była ostatnia relacja, którą przekazałem. Teraz po latach dowiedziałem się od mojej lekarz, która mnie leczy, że ona leczy również takiego adiutanta tego generała. I on żyje. I mówi, on się bał wtedy w ogóle, a teraz ma też w dalszym ciągu lęk jakiś, żeby się ujawnić i powiedzieć to wszystko. Ja prosiłem o to, ale on się do mnie nie zgłosił. I też nie wiem, ja wtedy przyjąłem to, że to jest szantaż dla nas, aby nas odgrodzić od papieża. Aby powiedzieć, nie możecie podchodzić, bo my musimy tu go pilnować, strzec. I wtedy pan generał na zakończenie tej naszej rozmowy powiedział, jeżeli papieżowi się coś stanie, to ksiądz wie, sąd polowy księdza czeka. Ja bardzo to tak przeżyłem, że gdy przyjechałem
namiotową tutaj, oczekując na papieża. Tak siadłem na krześle przy drzwiach i tak jakbym się zdrzemnął, włączyłem się. I Ojciec Święty położył mi rękę na ramieniu i tak popatrzył w oczy i mówi: doktorze, trzeba się modlić, aby nie cały czas pod górę i nie cały czas po grudzie. Ja tak to też zapamiętałem, to zdanie, że wiele razy je cytuję, bo to było widać, ile siły było w tym człowieku i wiedział, jakby czuł, że ciebie coś boli, że bardzo coś przeżywasz. Bo wtedy też nie mówi się o tym wyraźnie, ale wtedy groziła nam taka sytuacja, że władze chciały przerwać pielgrzymkę papieża za to jego zdanie skierowane do narodów wschodu. I to jest właśnie był taki najtrudniejszy dla mnie w ogóle moment we wszystkich tych spotkaniach i w tych wszystkich pielgrzymkach Ojca Świętego.